Użytkownik 123 pisze. Pierwszy. I widzicie, i to jest prawdziwy subskrybent. Napisze, że zobaczył pierwszy, napisze. I co wy myślicie, że co on robi? On się uczy? On chodzi do pracy? Nie. On ogląda StarWars.pl. Bierzcie z niego przykład, a nie hejtujecie mnie za każdym razem, jak dam wam fejkowy trailer. Przynajmniej mam jednego przyjaciela. 1, 2, 3. Ja tobie przybiję piątkę. Ja tobie przybiję piątkę. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Maciej Szerszyń, to jest program StarWars.pl. W tym programie będziemy przedstawiać wam wszystkie Star Warsowe newsy z zeszłego tygodnia. Udało mi się to powiedzieć bardzo szybko. No. W ogóle to chciałbym napomknąć na samym początku, że dzisiaj będzie strasznie mało newsów. Jestem sam temu zdziwiony. Jakim cudem? Jest tak mało. Dlatego, skoro mamy dzisiaj tak mało wiadomości, pomyślałem, że pobawię się trochę formułą. Ale wszystko w swoim czasie. A dzisiaj w programie WOTR 1 leci na Saturna, po Saturny. Na szczęście nie do polskiego Saturna, bo tam znajdzie jedynie pralki. Jokes on jokes on jokes on jokes. Czwarty sezon Rebeliantów powstanie. Czy warto czekać? Oraz bardzo ważna informacja w sprawie castingu do 9 epizodu. To i wiele więcej już za chwilę. Zapraszam. Oczywiście klasyczną formułą, zacznijmy od kącika pochwał dla WOTR-a. Czy denerwowało was, tak samo jak mnie, iż WOTR był nominowany do wielu różnych nagród, w wielu różnych kategoriach, no i zawsze wychodził z niczym? No bywa. Otóż ta sytuacja może się trochę zmienić, gdyż ogłoszono nominację do 43. gali rozdania Saturnów. I tu zaskoczenie. Gałgan zdobył aż 11 nominacji. Rekordowych 11 nominacji. Można powiedzieć, że ten rok w nominacjach jest bardzo rekordowy. La La Land 14 nominacji do Oscara, Rogue One 11 nominacji do Saturnów, Smoleńsk i rekordowych 17 nominacji do Węży. Także my Łotrowi gratulujemy, oczekujemy wielu statuetek. Jedziemy dalej. A skoro już o WOTR-ze mowa, wiadomo, jakie edycje DVD i Blu-ray trafią do Polski, jeżeli chodzi o WOTR-a. I tu szczerze powiedziawszy, trochę się zawiodłem na Galapagos. Po pierwsze, zacznijmy od wersji na DVD. Może to tylko moje zdanie, ale okładka mi się strasznie nie podoba. Wygląda jak taka naciągana i dosłownie naciągana. Dosłownie w przenośni. Oraz sama edycja w środku płyty prezentuje się strasznie ubogo, gdyż nie dostaniemy ani jednego dodatku specjalnego. Wersja na Blu-ray za to, choć okładka prezentuje się całkiem nieźle i dodatki specjalne są, to są umieszczone w tak ubogiej ilości, że to aż się prosi o pomstę do nieba. Nie ma na przykład usuniętych scen, nie ma gagów z planu i założę się, że to będzie tak jak z Kapitanem Ameryką, gdzie każdy dodatek trwał może po 2-3 minuty max, a dodatków jest 10, więc może z pół godziny mi to zajmie, żeby to zobaczyć. Pamiętacie te piękne czasy w 2002, 2003 czy 2001 roku, jak Warner Brothers wypuszczało Władcę Pierścieni na DVD, gdzie edycja dwupłytowa naprawdę była ogromna? Nie dość, że film był długi, to na samych dodatkach specjalnych trzeba było spędzić cały dzień i prawdopodobnie zerwać się ze szkoły. To były piękne czasy. A to wszystko za ponad 100 zł. Kurde. Oczywiście wyjdzie również wersja na Blu-ray 3D, wyjdą steelbooki i inne takie rzeczy. Prawdopodobnie za pół roku wyjdzie również edycja rozszerzona WOTR-a 1, tak jak to było z Przebudzeniem Mocy. Więc no tutaj nie mam co na razie narzekać, ale no... szkoda tych starych czasów. A czy wy macie zamiar kupić WOTR-a 1 Day 1 czy Day 2? Jak wolicie? Czy w ogóle macie zamiar go kupić? Podzielcie się swoim zdaniem w komentarzach na dole. Nie mam megafonu, więc nie mogę się z wami na głośno podzielić tą informacją, ale oficjalnie potwierdzono, 4. sezon Rebeliantów powstanie. Jak na razie oczywiście wiemy mało, więc czas na spekulacje. Kto przetrwa, kto zginie, kto powróci, kto nie. Czy dojdzie jakaś nowa postać? Na pewno ktoś dojdzie nowy. Jacy będą przeciwnicy? Jakie będą mieć plany względem naszych protagonistów? W jakim okresie czasowym nas wyrzucą w 4. sezonie? Czy będzie to przed Rogue One, a może już nawet podczas Nowej Nadziei? Jednak na razie zostaje nam tylko i wyłącznie czekać oraz spekulować, dlatego tu jest miejsce dla was, daję wam wolną kartkę, białą kartkę, na której możecie pisać. To jest to tam w komentarzach na dole. Możecie pisać wszystko, co myślicie o 4. sezonie. Czy oglądacie, czy nie, czy lubicie, czy nie. Co myślicie o 4. sezonie, czy będzie, czy nie, czy nie, nie, no na pewno będzie. Ale co może się wydarzyć, w jakim okresie czasowym, to wszystko, co powiedziałem. Wiecie, dopiero co zapowiedziano epizod 8, dopiero dali nam plakat, dopiero czekamy na teaser, trailera czy sam trailer, a już dostajemy newsy z planu 9 epizodu. Przytoczę tu komentarz, który idealnie obrazuje moje zachowanie na temat tego wszystkiego. Dlaczego nie lubimy Disneya?
Nowy odcinek Gwiezdnego Tygodnika dodany 2 godziny temu. Bęk castingi do epizodu 9. Do ról zarówno pierwszoplanowych, jak i drugo... Drgło. Powinienem wymyśleć jakiegoś rolling joke'a do tego wszystkiego, ale ja już na to nie mam siły. Po prostu nienawidzę Disneya. Kończę nagrywać, kończę montować i nagle pojawia się nowy ważny news. Powinienem wziąć udział w challenge'u Zabij się challenge. Przynajmniej nie musiałbym tego wszystkiego czytać i oglądać. Ale z drugiej strony nie zobaczyłbym ósmego epizodu. Dylematy dorosłego człowieka, który wchodzi w dorosłe buty, w dorosłe życie. Seks, przemoc, narkotyki, pieniądze, Gwiezdne Wojny. No i tak, w sumie to K-Roll zaprezentował wam newsa. Tak więc K-Roll, widzisz, zrobiłem z ciebie małego redaktora. Otóż tak, ruszają castingi do epizodu 9. Początek zdjęć zaplanowany jest na lipiec tego roku. Jeśli ktoś ogląda ten filmik w 2019-18, to 2017. I nie byłoby to żadnym problemem, gdyby pisano, że to będzie do postaci drugoplanowych czy trzecioplanowych. Ale nie! Castingi są również do ról pierwszoplanowych. Oczywiście nikt nie mówił, że to ma być postać pierwszoplanowa, która ma być po stronie dobra. To może być zawsze ktoś po stronie zła. Może jakiś rycerz Ren, albo nie wiem, ojciec Snowka. Wszystko może się stać. A co wy myślicie? Kto może odejść? Kto może dołączyć? O co chodzi z castingami? Napiszcie swoje zdanie w komentarzach. Jakie mam dziś straszne, okropne głosy, ja pierniczę. I tak jak powiedziałem, w tym tygodniu pojawiło się strasznie mało newsów, przez co nie miałem jakiegoś spektrum możliwości do zaprezentowania wam czegoś więcej, jakichś większych newsów, jakichś lepszych newsów, czegoś, no, wiecie o co mi chodzi. Przez co sam czuję teraz jakąś taką pustkę wewnętrzną. Jedyne co wam teraz mogę powiedzieć takie z automatu, to po prostu odwiedźcie portal StarWars.pl. Tutaj znajdziecie wszystko na szybko i każdą szybką informację. No i niby wypadałoby się teraz pożegnać. Ale zauważyłem, że piszecie coraz więcej komentarzy na YouTubie. Komentarzy niezwiązanych oczywiście z tym, o co was proszę, żebyście komentowali. Dlatego pomyślałem, że jak będzie jakaś mała ilość newsów do przedstawienia, po prostu przedstawię wam, odpowiem wam na parę pytań z komentarzy, które mi zadajecie. I chciałbym już napomnieć, że parę osób mi groziło w komentarzach i nie będę pokazywać waszych komentarzy i pod groźbą tego, że umrę w męczarniach. Słyszysz plutek? Znaczy Jar Jar? Słyszysz? Nie pokażę. Mogę za to pokazać inny twój komentarz. I am Groot! A ja Maciek. Miło. A może by tak jakaś seria na temat ciekawostek ze Star Wars? Wiesz co, ja jestem na tak, tylko musiałbym nadrobić wszystkie filmy. Bo ja na przykład komiksów z Gwiezdnych Wojen czytam jakąś tam małą ilość, więc nie znam tego całego kanonu i tego wszystkiego, co było wcześniej i tego, co jest teraz. Ze względu na to, że nie mam na to po prostu czasu. Ale jeśli zobaczę filmy jeszcze raz, to prawdopodobnie coś tam skleję. Nie wiem, może jakąś topkę czy coś w tym stylu. Może Maciej w ramach kary, że nas zrobił w balona, powinien przeczytać w całości jakiś marny komiks z Marvela. Co wy na to? Tak, a w ogóle ja wpadłem na taki świetny pomysł takiego challenge'a typu Try Me. Na perkonie dajcie mi jakiś komiks, dajcie mi jakiś marny komiks Marvela, czy DC, czy Gwiezdnych Wojen. Przeczytam wam go jak ojciec dziecku na dobranoc. Wszyscy zbierzecie się w kółko, usiądziecie, a ja wam będę go czytać. Ale... Ale serio? Nie, właśnie nie. Nie mogę. Chciałbym wam przeczytać coś z Marvela, ale nie mogę, bo to są Gwiezdne Wojny. Jako reprezentant StarWars.pl nie mogę wam przeczytać czegoś, co nie jest związane z Gwiezdnymi Wojnami. Chociaż bardzo bym chciał, no chyba, że znajdziecie mi jakiś chłamowy komiks z Gwiezdnych Wojen. To może wtedy się uda. Lepiej miej coś na końcu filmu, bo cię zamorduję. Hehe. Bo ja cały stream zawiadomiłem, że jest trailer XD. Podkreślę swój aktualny stan klasykiem Helena. Mam zawał. Serio? Słuchaj, da się wyjść z tej sytuacji. Powiedz im, żeby szukali dalej. Może kiedyś znajdą. Może na premierę znajdą pierwsi. Kurde, mikrofon mi ciągle wypada. W takim razie, panie i panowie, ja się z wami żegnam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się jakoś podobało. Było strasznie mało wiadomości. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie tego więcej. Oraz mam nadzieję, i tym razem mam ogromną nadzieję, że Disney wywali coś po zmontowaniu tego filmu, tego materiału. Coś naprawdę mocnego, przez co będę mógł się rozgadać i powiedzieć coś więcej niż tylko przeczytać newsa, z którego mało co wiadomo. Dlatego ja wam polecam portal StarWars.pl. Tutaj wszyscy wiedzą wszystko o wszystkim, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny. Wszyscy napiszą wszystko, co wiadomo o Gwiezdnych Wojnach. Jako, że trochę mieliśmy przed chwilą ten nasz kącik zaufania, że mogłem was przeczytać, mogłem was przedstawić tej naszej społeczności. Mam nadzieję, że więcej osób się otworzy, że będziecie pisać więcej komentarzy, będzie was więcej. No i będzie fajniej, bo jak nie ma newsów, to przedstaw innych. Tak więc tym pustym akcentem ja się jakoś żegnam z wami bardzo serdecznie. Ja jestem Maciej Szerszeń, to był program Gwiezdny Tygodnik. Niech moc będzie z wami. Do zobaczenia.